Na wykresie poniżej narysowany jest prostokąt ABCP. Narysuj obraz prostokąta ABCP w jednokładności ośrodku P i skali 1 i 2/3. Jaka jest długość boku AB i jego obrazu? Punkt P jest środkiem tej jednokładności, a skala jednokładności to 1 i 2/3. Jeżeli tak, to każdy punkt obrazu prostokąta ABCP będzie leżał 1 i 2 trzecie razy dalej od punktu P niż odpowiadający mu punkt prostokąta ABCP. Sam punkt P leży w odległości 0 od środka jednokładności, czyli od samego siebie. Czyli jego obraz będzie leżał w tym samym miejscu, bo 0 razy 1 i 2 trzecie równa się 0. Możemy zatem od razu jeden z wierzchołków obrazu umieścić w punkcie P. Obraz punktu C będzie leżał 1 i 2 trzecie razy dalej od punktu P niż punkt C. Punkt C leży w odległości 6 jednostek od środka jednokładności, współrzędne x tych punktów są takie same, a w kierunku Y punkt P leży na wysokości 3, C leży na wysokości 3, czyli C leży o 6 jednostek niżej niż P. Chcemy, żeby jego obraz leżał 1 i 2 trzecie razy dalej. Ile to jest 1 i 2 trzecie z 6? 2 trzecie z 6 to 4, czyli to będzie 6 plus 4, czyli 10. Obraz punktu C leży 10 jednostek niżej niż punkt P. 3 minus 10 to minus 7, czyli tutaj. Punkt A leży w odległości 3 jednostek od P w kierunku poziomym. Jego współrzędna x jest o 3 większa od współrzędnej x punktu P. Chcemy, żeby obraz punktu A leżał w odległości 1 i 2 trzecie razy większej od P. Ile to jest 1 i 2 trzecie razy 3? To będzie 3 i 2 trzecie z 3. 2 trzecie z 3 to 2, czyli razem 3 i 2 to 5. 5 jednostek w poziomie od P to tutaj. Ostatni wierzchołek prostokąta możemy uzupełnić tak, żeby wszystkie kąty były kątami prostymi, a boki parami równoległe. Czyli żeby był to prostokąt. I zauważcie, że obraz punktu B leży 1 i 2 /3 razy dalej od P w kierunku poziomym. Był odległy o 3, teraz jest odległy o 5. W kierunku pionowym tak samo leżał o 6 jednostek niżej od P. Jego obraz leży o 10 jednostek niżej. Odpowiedzmy teraz na pytanie. Długość odcinka AB to jest odcinek AB. Jego długość to od 3 do minus 3, czyli 6 jednostek, a jego obraz jest 1 i 2 trzecie razy dłuższy od plus 3 do minus 7. 3 odjąć minus 7 to 10 jednostek długości. I prawidłowa odpowiedź.